Witamy wszystkich w nowej hali tenisowej. Tutaj w miejscu, które tak naprawdę od dziś zaczyna służyć tenisistom Szczecina. Jest to w tej części miasta pierwsza tego typu hala. Bardzo się cieszymy, że powstała właśnie w tym miejscu, na tych najstarszych, najatrakcyjniejszych kortach tenisowych naszego miasta. Kortach, które nie tylko są miejscem do grania, do organizowania turniejów, do szkolenia tenisistów, ale także są miejscem, gdzie odbywają się turnieje klasy międzynarodowej, gdzie mamy turniej Szczecin PKO Open. Odpowiada wszystkim wymogom, które stawia Polski Związek Tenisowy. Jest zresztą wykonany ze wsparciem środków centralnych. Otrzymaliśmy tutaj dotację w wysokości 2 milionów złotych na dofinansowanie budowy tego obiektu z Ministerstwa Sportu, za co bardzo serdecznie dziękujemy. W tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować firmie Ciroco za dokończenie tej budowy, dokończenie w terminie, bo przypomnę, że właśnie obiecaliśmy, że ta hala powstanie do końca wakacji, tak aby można było tutaj zorganizować zaplecze na turnieju tenisowego, który odbędzie się we wrześniu i abyśmy mogli rozliczyć dotację, która była do wykorzystania w roku 2017. Więc dziękujemy. Patrzymy na centra żeglarskie, patrzymy na marinę. Patrzę tutaj z dumą, że inwestor miasto zdecydował się na budowę tej hali. Cieszę się, że inwestuje w tenis, sport elitarny. Potrzebujemy elit. Miasto Szczecin, państwo nasze będzie potrzebować elit w przyszłości i tutaj gospodarze myślę, że dołożą wszelkich starań, żeby te elity uczyły się grać w tenisa i zdobywały największe trofea na świecie. Tego życzę sobie, państwu, miastu, wszystkim.